Trenerze, po pierwszej połowie prowadziliście 1-0, no przez 3/4 spotkania, to już chcieliśmy was tutaj chwalić za wzorową grę w defensywie, ale potem rywale wycofali bramkarza i zaczęło się troszeczkę gorzej. No tak, my musimy trenować, wiemy co musimy trenować, no i też dzisiejszy mecz pokazał, że no jednak to bronienie, jak gra przeciwnik w przewadze, to nam jeszcze nie wychodzi, ale spokojnie, my mamy jeszcze czas. No, rywal dzisiaj też odebrał wam szansę do tej walki o to drugie miejsce, także już chyba do Zielonej Góry możecie jechać ze spokojnymi głowami. Wszędzie jeździmy ze spokojnymi głowami, co prawda. No tak, no zabrali nam szansę gdzieś tam. Nie wiem, jak dzisiaj Zielona Góra wygrała. No, czyli my mamy piąte miejsce i tu już się nic nie zmieni najprawdopodobniej. No na pewno. Więc no, pojedziemy, pewnie wezmę trochę chłopaków tych młodych, żeby też zagrali i mogli się pokazać. To był też ostatni wasz mecz przed własną publicznością, jakby tak trener na gorąco podsumował te mecze tutaj przed własną publicznością, to chyba dużo wam tutaj pomogły, bo praktycznie chyba tylko dwa spotkania przegraliście, teraz tutaj drugi remis, a tak same zwycięstwa. No tak, to się gra fajnie, no mówię, kibice przychodzą, my tych ludzi znamy, oni znają nas. To zawsze jest takie motywujące i no dobrze się tu gra po prostu dzięki temu, że oni są, że oni oglądają, kibicują, no to dla chłopaków, dla mnie i myślę, że dla wszystkich jest mega fajne, nie? Dziękuję. Wywozicie z trudnego terenu w Kartuzach cenny punkt, no po pierwszej połowie wydawało się, że będzie dzisiaj problem z jakimikolwiek punktami, ale pokazaliście, że jesteście drużyną grającą do końca, bo udało wam się z bardzo niekorzystnego wyniku jednak zremisować. Powiem szczerze tak, że ten punkt nas nie satysfakcjonuje, tak, bo przyjechaliśmy tu po 3 punkty, żeby liczyć się gdzieś jeszcze w tej walce o baraże. No, nie udało się, ale cieszymy się troszkę, tak, z tego remisu, bo było już 3-0 dla przeciwnika. Nam dzisiaj kompletnie nie szło, tak, gdzieś z ataku pozycyjnego, jak stwarzaliśmy sobie sytuację, to strasznie pudłowaliśmy. Przeciwnik może tak szczerze nie postawił wysokiej nam poprzeczki, też mieli moim zdaniem gdzieś gorszy dzień. Ale zagrali dosyć skutecznie. Bardzo dobry chłopak Konkol, tak, robił no, niesamowitą różnicę. Tak naprawdę ciągnął Kartuzy w tym spotkaniu. I no, szacunek dla chłopaków, dla całej drużyny za to, że z 3-0 udało nam się na 3-3 w tej przewadze dociągnąć, bo uważam, że gdzieś drużyna z Kartuz była kompletnie zagubiona przy bronieniu przewagi. Mogły też być tak samo na siebie źli, bo wygrywali już właśnie 3-0 i tak naprawdę 8 minut do końca. Klasowa drużyna raczej by to dosiągnęła, tak? Tutaj nam się udało zawalczyć do końca, strzelić te 3 bramki. Szczerze mówiąc, myślałem, że już przy 3-3 zostało nam 2-1,5 minuty, że uda się jeszcze tą 4. bramkę strzelić, ale świetna też postawa bramkarza w końcówce, w bramce drużyny Kartuz. I mamy remis, tak? Walczymy dalej, myślę, że do końca gdzieś w tej ostatniej kolejce rozstrzygnie się los tego, kto zagra w barażach, tak? Właśnie ten ostatni mecz rozgrywacie u siebie z Mieszkiem Gniezno, czyli z drużyną, która też o coś jeszcze walczy, bo w tej kolejce zremisowali z Politechniką i walczą o utrzymanie, to może sprawić, że jedni i drudzy mają o co grać w tej następnej kolejce. Tak, no mamy może troszkę pecha, tak? Bo gramy z drużyną, która walczy ciągle o jakieś cele, o utrzymanie. Zawsze te drużyny na koniec sezonu są trudniejsze niż w trakcie, bo wiadomo, w trakcie jeszcze grasz, masz gdzieś ten luz, dużo meczy. Tutaj jest ostatnia kolejka, w której naprawdę tak będzie po prostu rozstrzygnięte, tak? Czy oni utrzymają się, czy nie, więc przyjadą do Białegostoku po 3 punkty, ale będziemy chcieli przede wszystkim, bez względu na to, które to miejsce nam da, ten mecz wygrać, chociażby dlatego, że w Gnieźnie w pierwszym meczu doznaliśmy no sromotnej porażki 8-1 na terenie rywala. Pokazało, że było to wypadkiem przy pracy i będziemy chcieli to udowodnić na własnym parkiecie. Po cichu gdzieś dzisiaj liczymy, że Lubawa się potknie w Warszawie i miejsce barażowe odbędzie się za tydzień właśnie o 18:00 wszystkie spotkania i tam to się rozstrzygnie, tak?